Witam z retropiwnicy. Dziś początek taki trochę nagrywany z ręki, ale chciałem wam pokazać środek komputera, na którym będziemy sobie działać. Otóż jest to maszyna oparta o procesor Pentium 3 1 GHz. Oczywiście podstawka PGA 370. Mamy obok procesora dwie kostki po 256 MB pamięci. Kostki PC133, oczywiście SDRAM. No i to, co chyba tutaj dzisiaj najważniejsze, no to mamy kartę graficzną na AGP. Jest to taki fajny czarny laminat, a sama karta to Radeon 7500. Troszeczkę zmieniłem waszą decyzję, bo w ankiecie niedawno pytałem, na jakiej karcie byście najchętniej zagrali w grę Half-Life, w tą pierwszą część. No i tam nieznacznie, ale jednak wygrała karta GeForce 4 MX440. Natomiast ja postanowiłem, że jednak chciałbym zagrać na tym Radeonie. O, tam jakąś naklejeczkę jeszcze widać. Troszkę zasłonięty Radeonik jest przez taśmę. Taśma oczywiście prowadzi do adaptera Compact Flash. Aktualnie w nim nie ma żadnej karty, ponieważ służy on jedynie do przenoszenia danych na ten komputer. Całe dane znajdują się na 20-gigabajtowym dysku, który jest tutaj oto właśnie zamontowany. W zestawie mamy też tutaj kartę dźwiękową Yamaha na PCI. Jest ona fajnie tutaj podpięta do płyty, także wszystko nawet w DOSie działa na tej konfiguracji. Zasilacz, może jakiś mniej markowy, ale 425 W przynajmniej na papierze jest, więc do takiego typu sprzętu powinien chyba wystarczyć. Dobra, resztę myślę, że zobaczymy za moment. Ja tutaj to wszystko do kupy poskładam, poskręcam. Zaraz podłączę grabber, będziemy przechwytywać obraz. No i oczywiście będziemy grać w grę Half-Life, pierwsza część. Mimo, że dopiero raz rozegrałem w dwójeczkę, miał być kolejny odcinek z tej serii w Half-Life'a dwójkę, no to postanowiłem równolegle rozpocząć również serię z pierwszą częścią, dlatego dzisiaj właśnie wystartujemy sobie z Half-Life'em jedynką. Jeszcze raz szybki rzut oka tutaj na płytę z góry, jak to wygląda. Przypominam, Pentium 3 1 GHz, 512 MB RAM, karta graficzna Radeon 7500 na AGP, no i karta dźwiękowa Yamaha. Zatem widzimy się za moment już z poziomu pulpitu Windowsa 98. No i dobra, już jestem. Wszystko zostało skręcone. Wszystkie kabelki podłączone. Komputer stoi tu obok mnie. No i oczywiście przechwytujemy dzisiaj obraz. W takim razie zacznijmy jeszcze od tego, co to za maszyna, chociaż mniej więcej całość ze środka już widzieliście. Tak jeszcze przypomnijmy tutaj, karta graficzna Radeon 7500. Karta dźwiękowa Yamaha DSXG, tak przynajmniej jest tutaj rozpoznawana. W systemie znajduje się również napęd NEC. Drugi to jest oczywiście napęd wirtualny, bo czasem też się może przydać. Dysk tu akurat nie pokazuje nazwy, ale jest to 20-gigabajtowa konstrukcja od Maxstora bodajże. Mam napęd dyskietek podłączony. I tak z grubsza to byłoby wszystko. Oczywiście nie obejdzie się bez CPU-Z, bo to też zawsze odpalam. Chociaż tym razem nie będzie GPU-Z, ponieważ no ciężko jest z tego typu programem pod Windows 98, zatem musi starczyć CPU-Z. Widzimy, jest to dokładnie jednostka Pentium 3 EB 1 GHz. Chodzi to na ustawieniach na szynie 133 MHz i mnożniku 7,5. Mamy oczywiście pamięć L1 i L2. L1 po 16 KB na dane i instrukcje, natomiast L2 256 KB.
Zapewne interesuje Was, na jakim chipsecie jest płyta. Płyta, chyba że ktoś zauważył wcześniej, bo na pewno było widać. Oczywiście mamy tutaj chipset VIA Apollo Pro 133. Także jeden z takich chipsetów, który może stwarzać jakieś tam problemy przy przejściu karty graficznej w ten maksymalny tryb. Tu na szczęście wszystko jest grane, wgrane te wszystkie sterowniczki, cztery w jednym, paczka odwija. No i widzimy, że maksymalnie obsługiwany transfer 4X i aktualnie taki właśnie jest włączony. Zatem pod tym względem chyba nie można się tutaj do niczego przyczepić, że karta może nie będzie gdzieś tam na pełnych obrotach śmigać, no bo wszystko jest tak, jak powinno być. Pamięć oczywiście nie ma mowy, żeby chodziła w dualu, no bo wtedy jeszcze ten tryb tutaj nie był obsługiwany w ogóle. Zatem mamy typowe SD-ramki po 133 MHz. W takim trybie oczywiście wszystko chodzi. CL3 ustawione. No i mam nadzieję, że to będzie ładnie nam się tutaj spisywać. Pozwoliłem sobie oczywiście przed odcinkiem jeszcze puścić dwa 3D-marki. 3DMark 99 i 3DMark 2000, abyście mniej więcej wiedzieli, jakiego typu wyniki tutaj ta konfiguracja wyciąga. No i jak widać, oczywiście są to te nastawy domyślne, czyli 3DMark 99 to był, zdaje się, w rozdzielczości 800x600 przy 16-bitowym kolorze. Całość uzyskała w zasadzie to karta graficzna, bo tam oddzielnie CPU był punktowany. Także ta karta graficzna wycisnęła 5206 punktów. Natomiast w 3DMarku 2000 mamy 4444 punkty, łatwo zapamiętać, same czwóreczki. Także mniej więcej na tym poziomie jest wydajność tej maszyny, tego Radeona w połączeniu z Pentiumem 3. Mogę Wam ewentualnie jeszcze uruchomić Everesta. Przejdziemy sobie do zakładki. Właśnie z kartą graficzną, z procesorem graficznym. Spójrzcie, jak tutaj to jest rozpoznawane. Karta posiada 64 MB pamięci DDR. No niestety jest to pamięć na szynie 64-bitowej. Zatem, jak widzicie, przepustowość nie jest jakoś specjalnie duża. 2912 MB na sekundę. No to nie jest zbyt dużo. Wydaje mi się, że GeForce 4MX 440, jaki posiadam, ma tutaj chyba sporo więcej, przynajmniej te 5 GB na sekundę chyba wyciągał, jak nie jeszcze więcej. No ale zdecydowałem się jednak na taką kartę. Myślę, że była to karta, która rzadziej trafiała się w komputerach niż te typowe GeForce 4MX. Także jakieś to tam może urozmaicenie będzie, może nie każdy miał styczność z tego typu kartą. Jak właśnie Radeon 7500. Także zobaczycie, jak to się będzie spisywać. Zaplanowałem grę uruchomić w trybie OpenGL, bo oczywiście Half-Life ta pierwsza część wspiera i OpenGL i Direct3D, ale my będziemy grać w trybie OpenGL. Jak widzicie, tutaj na pewno jest obsługiwany. Także wydaje mi się, że to będzie optymalne zestawienie do tej gry. Co więcej, pogrzebałem też trochę w sterownikach. Zazwyczaj wyłączam synchronizację pionową w sterownikach lub celowo ją włączam. W tym przypadku została ona celowo włączona dla trybu OpenGL. Zaraz to Wam pokażę. Tutaj jeszcze zerknijmy sobie na Smart Guard. Tutaj jest oczywiście ustawiony 4X. Fajnie w tych sterownikach właśnie do Radeonów można sobie było ręcznie ustawiać tryby AGP. I na przykład w odróżnieniu do kart NVIDIA, przeważnie te karty ATI nie sprawiały takich problemów na płytach głównych z chipsetem VIA. Natomiast przeważnie jakąbym kartę nie włożył do tej płyty od NVIDIA, no to zawsze uruchamia się w trybie na przykład 2X zamiast 4X. No i później walka, jak ją zmusić do tego działania w trybie 4X, mimo że karta faktycznie obsługuje ten tryb. Także zawsze w tych sterownikach jest jakaś niekompatybilność do końca z chipsetami VIA. Dlatego też wolę stosować karty ATI Radeon niż karty GeForce. Dobra, ale tak jak mówiłem,
dokonałem tu pewnych modyfikacji. O ile tryb Direct 3D nas dzisiaj nie będzie interesował, tu akurat mam synchronizację pionową, jak widzicie, zawsze włączony, chociaż to też nie powinienem tak ustawiać chyba, bo to zaniża wyniki. Oczywiście do 3D Marka, jak puszczałem do tych dwóch 3D Marków, to było to wyłączone. Natomiast w trybie OpenGL też mamy zawsze włączony, ale uwaga, dodatkowo wymusiłem jeszcze filtrowanie anizotropowe na ustawieniu 16x. Czyli mamy 16-krotne filtrowanie anizotropowe, żeby troszeczkę poprawić jeszcze jakość tych tekstur. Mógłbym tutaj włączyć nawet jeszcze wygładzanie, na przykład dwukrotne. Oczywiście będzie się to wiązało ze spadkiem FPS-ów. Dlatego chyba jednak sobie odpuścimy to wygładzanie i zostaniemy tylko przy 16-krotnym filtrowaniu tekstur. Wydaje mi się, że to i tak jest dosyć dużo, także tego obciążenia już starczy dla karty. To nie jest też jakaś mega mocna konstrukcja, żeby ją tu wszystkimi takimi nowinkami obciążać. Zatem zostawiamy takie ustawienie, jak jest w tym momencie. A skoro mówiłem o FPS-ach, no to włączmy sobie jeszcze Frapsa. I tak przygotowana jednostka, tak wszystko skonfigurowane. Myślę, że możemy zaczynać z odpalaniem gry. Tak jak wspominałem wcześniej, w Half-Life 2 już też zdążyłem pierwszy odcinek sobie rozegrać. Za bardzo nie ma kiedy przysiąść, żeby drugą część nagrać, bo tam w pewnym momencie było zasejwowane, tam mnie chyba sprzątnęli, z tego co pamiętam, i trzeba by załadować od tamtego momentu grę i dalej kontynuować. Natomiast my sobie równolegle teraz jeszcze odpalimy Half-Life'a 1. Tym bardziej, że niedawno było też to 25-lecie, więc myślę, że to jeszcze jest dobra pora, żeby w to zagrać. Jeżeli chodzi o klawiszologię, to już sobie wcześniej tam coś podpatrywałem i wydaje mi się, że jest bardzo zbliżona do tego, jaka była w Half-Life 2. A w zasadzie wydaje mi się, że powinienem powiedzieć odwrotnie, że Half-Life 2 bazuje na tej klawiszologii, co mniej więcej była w jedynce. Tyle tylko, że ja od tej drugiej strony tak podchodzę do tego ogólnie tytułu, bo najpierw zacząłem drugą część, a teraz dopiero pierwsza. Zerknijmy sobie jeszcze do konfiguracji. Pewnie będę musiał delikatnie pogłośnić, ale to jeszcze się ewentualnie gdzieś tam ustawi, jak już zaczniemy. Tutaj pogrzebałem wideo, w nastawach wideo. Mam wymuszony, tak jak wcześniej mówiłem, tryb OpenGL. Rozdzielczość taka jak pulpitu, a była oczywiście ustawiona 1024x768. To tak akurat dobra rozdzielczość retro. Ani za niska, ani za wysoka. Taka wydaje mi się, że w sam raz. Także zostawiamy to ustawienie. Wydaje mi się, że więcej tu chyba nic nie musimy zmieniać. Możemy zostawić tak, jak to jest. No i nie mamy nic tutaj do załadowania, żeby odpalić, ale możemy oczywiście rozpocząć nową grę i to by mnie interesowało. No jak to ja przywykłem zazwyczaj z tego typu tytuły, których w ogóle nie znam, no to odpalam wszystko na easy. Tak też będzie tym razem. Mam nadzieję, że te FPS-y nam się pokażą. Już tam widzę, że coś zaczyna być w rogu. Chyba jest jeszcze trochę za cicho, można było tam pewnie w systemie podciągnąć jeszcze głośność. Mam nadzieję, że to będzie w miarę widoczne. Nie wiem, czy da się to intro pominąć. Aha, tu już mogę się ruszać nawet w tym. W którą stronę? W tą jedziemy, tak? No, jak widzimy, akurat w tym momencie tutaj, w tym wagoniku mamy między 40 a 60. Synchronizacja jest włączona, nie wiem ile tutaj maksymalnie może pokazywać. Gdzieś tam ktoś gdzieś chyba kiedyś pisał czy mówił, że do 72 tutaj może pokazywać. Tak mi się wydaje, że gdzieś wyłapałem taką liczbę. Być może na forum jakimś, nie wiem już. Że chyba nie da się przekroczyć tej granicy wyświetlanych klatek na poziomie 72. No zobaczymy. Na razie tutaj z tym filtrowaniem 16-krotnym karta chyba sobie jeszcze radzi. Mam nadzieję, że w czasie gry będzie całkiem znośne.
jak będą jacyś przeciwnicy już. Na razie czekamy, aż ten wagonik chyba dojedzie gdzieś do końca, żeby wysiąść z niego. No to widzę, co jakiś czas pewnie będzie nas takie doładowywanie czegoś nękać. No ale okej, no tak ta gra była zrobiona. Chciałem tę grę zacząć właśnie na jakimś starszym sprzęcie. Wiem, że skoro ostatnio było to 25-lecie, to sporo osób na pewno chciało sobie w to zagrać, przypomnieć, odświeżyć ten tytuł. Sam też mam tą grę kupioną na Steamie, ale wolałem właśnie podejść do tego tytułu dopiero na jakimś takim starszym, na starszej maszynie. No i wybrałem właśnie Pentiuma 3. Mam nadzieję, że to był dobry wybór i że da nam się tutaj fajnie w to grać. Skoro powrót do korzeni, no to musi być też jakiś starszy sprzęt, a nie nowoczesny. Jeszcze może z jakimś ray tracingiem, czy jeszcze jakimiś tam innymi nowinkami. Gdyby to było któreś tam z kolei moje podejście do tej gry, no to być może nawet wolałbym na jakiejś nowszej maszynie w trybach jakichś tam, no, tych 16:9, Full HD, czy coś w tym rodzaju. Ale to jest pierwsze podejście do pierwszej części, więc musowo na starym sprzęcie. Długo ten wagonik jakoś jedzie. Gordon Freeman. Także oby kawałek się udało przejść, chociaż oczywiście oglądałem filmiki na YouTubie, też mniej więcej wiem w niektórych fragmentach, co zrobić, chociaż nie wiem, czy aż tak daleko mi się uda dojść w tą grę. Też nie będziemy chcieli za bardzo przeciągać tego odcinka, więc ewentualnie będzie się kontynuować w jakimś kolejnym. Już? Nie, to jakiś... Trzeba przepuścić chyba jakieś wagoniki. No, FPS-y na razie na dobrym poziomie. A dlaczego wymuszam to całe dziwne ustawienie, to ta synchronizacja pionowa? Otóż to w połączeniu właśnie z wymuszeniem na przykład 60 Hz powinno zapewnić jak najlepszy odbiór sygnału w przypadku przechwytywania go graberem. Wiadomo, że te grabery przeważnie są ograniczone do 60 fps, 60 Hz. Zatem dobrze jest na wejście właśnie tego typu sygnał im maksymalnie dawać. Dlatego staram się, aby, jak jest taka możliwość, jak wydajność komputera na to pozwala, żeby właśnie wymuszać taką synchronizację na poziomie właśnie 60 Hz. Nie 70, nie 75, nie 85, nie 100 Hz, tylko właśnie 60. Także obraz wtedy powinien być najbardziej płynny, nie powinno być takiego rwania tego obrazu. No i do tego właśnie dążę. To nie musi być mega wydajność, to nie musi być 200 FPS-ów wyświetlanych. Ma być po prostu płynnie. I u mnie, bo oczywiście ja na ekranie będę miał płynnie, ale to nie znaczy, że płynnie się wtedy nagra. Także dążymy do tego, żeby graber płynnie nagrał, a nie żebym ja widział to płynnie. Dobra, chyba gdzieś nawet zajechaliśmy, tak? Strzałki, można się... Tak? Tak to ja. Gdzie tam? Nie spóźniłem się wcale. Otwieraj pan. Tu wiem, że trzeba iść do tych wielkich wrót, do tych wielkich drzwi. I chyba ten gostek musi mi je otworzyć. Tam ma te takie, nie wiem co, to jakieś czytniki. Nie wiem, oczy tam chyba przykłada, tak? Już nie pamiętam. Oczy? Czy on tam coś? Nie, on coś tam wklepuje chyba. Myślałem, że jakieś skanowanie siatkówki czy coś. Dobra, ale otworzył. No. O, idzie. Pakujemy się tu do środka i tam się zamknęło, a tu się otworzy. Loading. Musi nam doładować.
No i jesteśmy w środku. Teraz z tego co pamiętam, to trzeba było jakiś... Jakiś taki kostium, czy coś tam założyć? Dobra, coś ja muszę tam znaleźć właśnie, jakiś taki kombinezon, czy jak to nazwać? Tutaj, aha, klawiszologia to chyba E się otwierało i tam wykonywało jakieś te różne wciśnie. A da się wejść? Myślałem, że się nie da tutaj wejść, ale da się. Mam się teraz witać ze wszystkimi tutaj. Chyba nie, tutaj chyba nic nie ma ciekawego w tych zakamarkach. Broni żadnej też nie mam. Dobra, to nie będę łaził po tych miejscach. A tu... Tam jakiś garniak. No tu? Nie, tu chyba też nie ma sensu wchodzić. Idziemy dalej. A tu? Dobra. Zaraz tu zabłądzę jeszcze. Fajne tupanie słychać. Tutaj chyba trzeba iść, tak? Tu? A, muszę się rozejrzeć, gdzie co jest. A, i to tu chyba jest to przejście, gdzie muszę dojść, tylko... No właśnie, wypróbujmy tą machinę. Czyli wcisk... Nie mam... A, tego... Tego kostiumu muszę to założyć tamten, czyli... Okej. Okay. Czyli literka E to aktywuje. Ale też literka E była w drugiej części. Jako ten klawisz do używania różnych rzeczy. Więc teraz chyba tu trzeba było iść i znaleźć. Tutaj to jakaś kuchnia. To nie. No ładnie, płynnie to chodzi. Przynajmniej u mnie na ekranie jest bardzo płynnie. Mam nadzieję, że u was też to się dobrze nagrywa. Tu jakiś kibelek chyba. Szafki. A, no właśnie, jesteśmy tu. I tu chyba coś trzeba było wcisnąć. Ten zielony to w środku jest dla nas, tak? Czyli... No i dobra. Zwolnione tam coś. Odbezpieczone, nazwijmy to. No i teraz wystarczyło podejść. On sam go założył. Myślałem, że będę musiał klawisz wcisnąć. Okej, okay, teraz... I teraz chyba muszę wracać w tamto miejsce, żeby mnie wpuścili. O, teraz mi chyba otworzy, wpuści mnie. No i dobra, zobaczymy co tu będzie. Loading będzie. Idziemy w prawo. A, tu jest winda. Okej, okay. A i windy też trzeba aktywować ręcznie chyba, nacisnąć. Klik. Klik i tu chyba trzeba wcisnąć też. Okej. Okay. Dobra, no tyle to umiem nawet. Jedziemy do dołu. No, jesteśmy gdzieś na jakimś niższym piętrze, niższa kondygnacja. Wszyscy go tu chyba znają. Lecimy dalej, tam gdzie jest otwarte, to wchodzimy. Tutaj coś... A, no i żadnej broni nie mam. Przydałoby się coś znaleźć, ale to chyba jeszcze nie ten etap chyba. Żeby coś tu gdzieś leżało. Aha, a latarka działa? Ach, jaka skromniutka. Tu w drugiej części to latarka to chyba porządnie świeciła, a tu tylko tyle? No dobra. Loading. Pewnie jakieś autosave'y też będą.
Gąsacze. Oni tak oddychają, czy taki mają ruch? Jakby na wietrze. No to ten mnie... On musi mnie przepuścić, ha? Bo sam chyba nie mogę tego otwierać. Okej, okay, no skoro mnie wpuszczasz, to idę. A tu? Mogę to wcisnąć? A, bo to jest do, z powrotem, do wejścia chyba tam. Okej. Okay. Tu coś im się rozwaliło chyba. Dobra, pogadajcie. Ja idę chyba dalej, mam iść. Tu znowu winda jest. No to jedziemy. Fajnie, taka dosyć prosta, ale taka ładna ta grafika. Taka czytelna jest. W tej grze. Gdzie teraz? Tutaj? Nie, tutaj co to jest jakiś... Coś tam ktoś do mnie gada, on sobie idzie dalej. Ja sobie stoję, on idzie dalej. I niby, że do mnie gada. Dziwne to było trochę, ale okej. A tu? Chyba muszę tędy przejść po prostu. Ten jakiś taki blady się wydaje na twarzy. A tu do czego to jest? Tu nie ma drzwi. Da się to otworzyć? Nie, znowu chyba ktoś z nich musi kliknąć. Bo ja chyba nie mam uprawnień tam. Czyli te doktorki muszą mnie wpuszczać, otwierać różne te przejścia. Czyli jeden idzie tu, a drugi idzie tu? I co ma się teraz... A, bo to tu się otwiera. Mówię, w którą ja stronę mam iść, w lewo czy w prawo, ale to tu się otwierało, okej. Okay. Cóż to za dziwne miejsce jest. Tu jakiś komputer widzę wyżej, a wejdźmy tam. A, tu chyba coś trzeba było przepchnąć. Kojarzę to miejsce, tylko co tu trzeba było przepchnąć? A, tam jest drabina. Da się tutaj coś kliknąć? Nie. Tutaj się nie da. Idziemy w górę. Tu jest coś. O! Będzie przycisk jakiś. Uwaga. Cyk. Ale ja to chyba uruchomiłem. No i... Coś tu miało się rozwalić, czy? One. No, jest jakiś piorunek. Czy ja mam coś tutaj popsuć, zepsuć? Przycisnąć jeszcze? No tutaj przycisnąłem ten przycisk. Na tym drugim to się chyba nie dało nic wcisnąć, w tym komputerku niżej. To ja... Co on chce, żebym zrobił? Tak szybko jak to możliwe, tak? Ja to coś miałem chyba przesunąć, tylko gdzie to w ogóle jest? To? Nie. To jakaś siatka, nie wiem co to... A, trzeba skakać. Hop. Tu? A tędy chyba wchodziłem, tak? No
i co ja mam tu robić? W to wejść? Nie, bo zaraz mi tutaj coś zniszczy jeszcze. A, tu coś jest. Co to w ogóle jest? Jakiś łazik? Jakiś robocik? A da się to użyć literką E? Nie da się tego użyć. To tak miałem to chyba pchnąć. Czy tutaj da się odpalić coś? Nie, nie mogę tego odpalić. Ale to da się popychać. A masz. A co, mam uciekać? Chwila. Zaraz będę. Nie zdążę uciec. Tutaj mam zwiewać? Na górę, czy? Jakie bąble jakieś tam. Wciąga, to wciąga do środka coś. Wow, i zgasło światło. Żyje? Żyje, ale ciężko dycha. No i teraz to się wszystko już wali. I chyba się zaczęło. O, jakieś... Co to za... Jakieś jaszczury, dinozaury, czy co to jest w ogóle? Kosmici. To mi przeniosło gdzieś? Ale to też takie te w drugiej części było, jak tam go teleportowali. Też mu tam śmigało przed oczami takie. Pamiętam. Skacz, skacz. Jakoś się tak dziwnie skacze. To co, mam zmykać chyba stąd, bo tu jakieś... A czekaj, zaraz, jak to było? Kontrol. Kontrol to jest obniżenie, tak? Tak? O. A, to jest to pomieszczenie. Ten już leży, to ten z bladą cerą taki, co był. A tu zadziała teraz? O, chyba się zepsuło. Może tu? A nie, otwiera się. Otwiera się? Otwiera się. To co? Jak to wziąć? Jakaś apteczka? Ja nie mogę tego wziąć. Tutaj już reanimację jakąś robi. No ale tutaj chyba ja nie jestem im potrzebny. O, tutaj jakieś wybuchy. Aż mi FPS-y spadły do 44. Dobra, czy znajdę tu już teraz coś? Jakiś... Ten łomek by się przydał, co tam był w dwójce. Skacz, skacz, skacz. Tu chyba jest otwarte. A mogę na szczęście windą jechać. Dobra, znikamy stąd. A i znowu jestem tutaj, co byłem. To teraz mam się chyba cofnąć, tak? Muszę tą samą drogą, co tu przyszedłem, muszę chyba wrócić. Zaraz zobaczymy, czy się uda. A tutaj tu było to przejście. A, ale ona jest... A, tu jest szyba zbita. Ale to nie mam czym uderzać. Zobaczymy, czy się da otworzyć. A, to oni muszą mi otworzyć. A jak mam mu... Jak mam mu powiedzieć, że mi otworzył? On sam otworzy? No przecież sam nie przejdę. Oni muszą mi otwierać. A tu się nie da gadać z nimi? Nie da się. No chodź pan któryś. Otworzysz mi. No. No sam nie otworzę. Nie chcę iść. Chodź, otworzysz. Czy mam iść z powrotem tam gdzieś? Nie, a te? Co za stworki tu są? A tu jest zbite, to zaraz wyskoczy na mnie jakiś. No, który się ruszy? Przecież sam nie otworzę. Idziemy? Jakich tu? Idzie? Nie. No nie mam dostępu sam. Musi mi jakiś
jakiś doktorek otworzyć. Nie mam pojęcia, co to trzeba zrobić. Przecież nie będę z powrotem wszedł do... tam gdzieś na dół, czy tam nie wiem, czy to było wyżej. No chodźżesz. Może się tutaj boją przejść jakoś. Ale nie mam nic. Nic do walki. Może trzeba na niego kliknąć. E. A, tak? Idzie? Nie, nie idzie. 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 Myślałem, że on sam podejdzie. Dobra, otwieraj pan. Bo ile tu można czasu tracić? No, dzięki. Wreszcie. O. Nie wiem, czy tu nie trzeba się schylić, bo zaraz mnie tu uszkodzą. Łaj ty. Przełaź. Znowu loading. A tu? No tam już te robale, nie wiem co to jest, jakieś żyjątka. O, lasery, tutaj to na pewno trzeba się schylić. Okej, będziemy się czołgać, tak. Patrzę przy okazji, czy da się tutaj coś złapać, jakąś broń, ale... nie widzę nic. A ten może ma coś, jakąś spluwę. A tu jest to. Okej. Da się? Da się tym pomachać. Otwieraj. A, to tu chyba już... Puśćcie mnie. Pewnie szybkę. Da się w szybę? Nie da się? A nie, da się. Dobra, to teraz pewnie trzeba się schylić. A. No faktycznie ta obsługa jest tak jak w drugiej części. Nawet ta sama broń jest. Tutaj też da się kliknąć? Ło, jakiś doktorek chyba właśnie spadł. No to już po mojej windzie. Znowu muszę się schylić. Okej. Czy winda poleciała na dół? No, tu mamy drabinę. Ona do góry tylko idzie. Zobaczymy, dokąd tu się da doczłapać. Koniec drabiny. A, tu mamy zejście. O, bo zaraz... O, już mamy potworka. A masz, pomogę ci. Kogo ty tam strzelasz? A, tu jest jeszcze. Okej. Okay. No, dobra. Idziesz ze mną? Czy sam tu mam iść? Nie. Został. No, mam tylko tą jedną broń. Żadnej spluwy nie mam. No, dobra. To trzeba będzie walczyć pewnie tym. A tu? A, to jest do tych drzwi. To już coś tego pożarło, chyba. O, już ich widzę. Są, tym razem dwie sztuki. No. A masz. Ła, jakie ma łapska długie. Ło, dwóch atakuje naraz. A, czyli oni tak... machnie. Kurczę, jak to... Ile razy trzeba w to walnąć? Jakie to żywotne jest. Dawaj do światła, bo nic nie widzę. Po ciemku. Ile to razy trzeba pacnąć? O, jeden... Jeden leży, jeszcze jeden został. No, trzeba było parę razy. Jednak spluwa by się jakaś przydała. B.
bez spluwy to ciężko. A tu? A, to jest to, tu będzie ta łaźnia chyba. Tak. Czy ja tutaj w ogóle jest sens po coś wchodzić? No tu nic chyba nie było. Tam brałem ten. A tu coś otwarte jest jeszcze. O, naboje znalazłem. A to co, mam spluwę? Jak nie mam spluwy? To po co mi te naboje? Chyba, że tu coś będzie leżało. Nie, tu jest pusto. Powybierali wszystko. Dobra, to trzeba wracać. Czyli jestem w tym miejscu mniej więcej. Już się chyba orientuję, gdzie jestem. Czyli wracam cały czas do tego miejsca, gdzie zaczynałem. Tu. Tutaj nam się coś zawaliło. Tu też nie wejdę. O, tu coś wybuchło. A. Jest przejście, a tam ten mały ten potworek jest. Może tu coś znajdę. Spluwa jakaś. A da się otworzyć? Nie da się. No i chyba trzeba tam wejść. Coś czuję, że będzie walka. Pewnie z tym czymś małym. A masz. Dobra, ten dziabnięty. Czy to wszystko? A tu jest jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden. Co tu za hałasy? Tutaj coś jest. Jest jak... Latarka by się przydała. Nie włączyłem. O. Ło, znowu ten maluch. Skąd oni się biorą tu? Tam coś jest. Nie wiem, czy jest sens tam się pchać. O, mam spluwę wreszcie. O tu, chyba że trzeba się wrócić, chwila. Mam teraz spluwę, to może będzie... A tu da się wejść? Da się. Że tu za bardzo nic chyba nie ma. Dobra, zgaśmy to. Czy on sama zgaśnie? Dobra, zmieniamy chyba. Da się to otworzyć? Ten to już chyba nie żyje. Chcę się wrócić. Próbuj to, wywal. To jest chyba szkło. Tak? Czy tam da się wskoczyć? Chwila. A nie, tu już jest... Ja myślałem, że to już szkło, a tu już go nie było. Dobra, co tu się dzieje? A, nie marnuj naboi, ty. Jak stąd wyjść? Jakąś dziurę trzeba zrobić, czy co? Tutaj takie większe jest szkiełko, może to da się obstukać, to może pęknie. Albo po prostu wyskoczyć tędy, ale jak? Otworzyć się nie bardzo da. No przecież jest przycisk, a ja kombinuję. O, teraz się otworzyło. Ło, a to co to jest? Zwiało. Nie, to tam jest. Ło, co to było w ogóle? Co to jest?
jakieś dziwadło. Tu? Wow. Czym to strzela? Mam tu atakować czy zwiewać? Ło, sam nie wiem, jak to pokonać. Może lepiej zwiać. To coś jakoś uleczyłem, czy nie? Nie, chyba. A tak. A, pobieram. Trzeba przytrzymać. Do 71 się udało. Ale tu coś tam jest cały czas. Nic, trzeba chyba wyjść i gdzieś iść. Dobra, jednego chyba rozwaliłem. Zwiał. Jakieś pole siłowe wytwarza, czy co? O, ubity, dobra. Ale się zeszło z nimi. A to co? Wpadłem gdzieś. Do jakiegoś kanału. O, napuściłem wody. Tutaj jeszcze te stworki. Teraz sam się rozwalę. Aha. To ładnie. Dobra, co to jest? Niego już rozpluwy nie mam. Tam jest jakiś. Aha, tu wpadłem w tą dziurę wtedy. Może lepiej tam nie wskakiwać. Co to było? Ło, to coś we mnie strzelało? Nie no, zaczynają się schody, bo jakieś dziwadła tutaj przychodzą i nie wiadomo jak z tym walczyć. A tu jest jakiś. On się tam schował. Dobra, ale chyba tego ubiłem. A tu? Byłaś tam, to ja się tam schowam. Co tam jest tu? O. A, da się napełnić coś tam. Apteczka chyba jakaś, tak? Wyssałem wszystko, co tam było. Dobra, tutaj nic nie dam rady zrobić. Tutaj też nic nie ma, więc chyba tam trzeba iść. Jakaś mapa by się przydała.
Nie wiem, czy nie trzeba wejść do tego kanału jednak. Bo tu za bardzo nie ma innej drogi. A, no dobra. Skoro tak, to... O, tam już jeden czeka na mnie. A, masz. Dobra. Pytanie, w którą stronę? I lepiej nie odkręcać chyba tych zaworów, bo jak wody naleci. To zaraz się utopię znowu. Tu nic nie ma. Dobra, tu jakoś da się otworzyć, nie? A może właśnie trzeba ten zawór jednak odkręcić? A tu jest pewnie. Ja pewnie tu muszę się dostać. Tu, tak? Czy to ja tędy wskoczyłem? Nie, tędy wskoczyłem chyba. Nie wiem, co tu trzeba zrobić w tym. Bo jeżeli woda naleci, to ewentualnie będzie. Tędy wskoczyłem chyba. Tak, tutaj jest otwarte. I tu tego utłukłem od razu. Czyli by trzeba było ewentualnie odkręcić zawór i biec. Albo dopłynąć. Tu. Tu się poziom wody podniesie i powinno się dać tędy wyjść, tak? Dobra, gdzie jest ten zawór? Tu. Później w prawo i w lewo. Ok. To jedziemy. Dobra, zawór poszedł. Woda się podnosi. Wyskakuj. Nie mogę wyjść, nie wiem jak. O, udało się. Czyli przyszedłem do tego gościa, co tu stał wtedy za tą kratą. Okej. Może sobie zasejwuję. Jak to było? Chyba F6 sejwowanie, tak. Chociaż pewnie jakiś autosave będzie. Dobra. Tu nic nie ma, podejrzanie pusto. Bo jaki tam spadek? To jakaś winda taka? Towarowa. O, spluwa. Może warto by się przełączyć na spluwę. Nie wiadomo, kto tu zaraz na mnie. A, jakaś dźwignia jest. Mam tu wskoczyć? Chyba. Bo raczej nie było innej możliwości, więc. O! Ło! Oni z góry skaczą. Patrzcie, lecą. Oszaleli? Następny leci. Już nie będę marnował amunicji na nich. Ile ich tu jest? Broń całą zmarnuje. Tutaj coś musi być. O, ten gad. A masz. O, teraz wybuchnie. O, w porę go załatwiłem, bo już tutaj chciał. Się ładował. Jeszcze te maluchy, no, jeszcze te maluchy wszędzie są. Tu jeszcze jest jeden.
Jakieś żaby, nie wiem co to. Tam widziałem jeszcze chyba jeden pełzł gdzieś. Już się schował. No z tego jeszcze skaczą. A. Naprawdę zaraz mnie rozwalą. Dobra, idę, bo niepotrzebnie tracę na nich. Ło, po prostu już po mnie? Co to było? No już chyba nie wstanę. Czy da się wstać? Przebiegnę szybko. Nie. Dobra, dobra, czyli tu coś trzeba zrobić, bo... Tu chyba jakąś drabinę widziałem. Okej, tam coś się dzieje. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Coś tu jest, ale nie wiem gdzie. Czy to się zaraz oberwie? Dobra, ten zdjęty. Czy teraz po rurach pewnie trzeba iść? Coś czuję. Doskoczył? Doskoczył. Ale co dalej? Nie strzelaj na pusto. Trzeba jakoś skakać po tych rurach chyba. Bo jak spadnę to... O, ja to nie przeskoczę chyba na te... Da się tutaj na te urządzenia. Patrzcie, idzie. Tylko mi się fire jeszcze wciska. A tu? Nie, tu chyba nie ma. Czyli teraz... Właśnie, bo nie widzę. Tam dalej jest przejście. O, nie, nie. Udało się. Myślałem, że spadnę. Wciskam F6, bo nie wiem, czy mi to zapisze. Coś znalazłem. A tu co za sznurek jakiś wisi? Do kanału będę wchodził? To mi się kojarzy z tymi wiszącymi linami w drugiej części. Jak się przyklejało i go wciągało. A, bo tu trzeba do tej liny pewnie wskoczyć. No to już pewnie po mnie. Tak? Tonę. Czy może pływać? Nie, ale tlen mu się kończy. Ale to jak stąd wyjść? A, no faktycznie, to są te same. Oni go wciągają. Tylko ja muszę wyjść, a nie być wciągniętym. Nie widzę wyjścia. Tak, on nie chce wskoczyć. Ale to mu chyba nic nie zabiera, ta woda. To jakaś taka brudna woda. No pytanie, jak stąd wyjść? Tu jest otwarte, okej. Ta latarka to mało daje. Tu jest drabinka mała. O, pożywię się. Dawaj do stówki. Jeszcze. No, tylko 63 jest. No, ale lepsze to niż 13. O, nawet drzwi jakieś znalazłem.
Kurczę, ja powinienem być po tej stronie, czy po tej drugiej? Już sam nie wiem. Jak to lepiej? Tu za... Nie, to otwarte. To może i dobrze idę. Tu znowu jakieś drabiny się zaczynają. Tu kolejna drabina. I co, trzeba będzie skakać teraz? Czy mi się wydaje? Pewnie skakać. No miejscami potrafi chrupnąć ta gra. Tak, takie spadki są czasem, ale to możliwe, że przez to, że włączyłem to filtrowanie dodatkowe. No teraz chyba tu powinienem doskoczyć. Bo już tak na krawędzi stałem. Ło, ło, ło. Czyżby się udało? Co z tą latarką gaśnie? I są drzwi. Tutaj znowu drabina. A, tu trzeba się chyba obniżyć. Ciężko, znaczy łatwo się zgubić, a ciężko jest tak iść w nieznane. Czyli przyszedłem z dołu, tak? I mam tutaj drzwi znowu. Światło. Aj, ta latarka to słabiutka. Pytanie, czy ja z tamtej strony szedłem, czy nie, bo nie wiem, żebym się nie cofał znowu. Nie no, chyba tak tutaj nie było wtedy. Przycisk. A tu trzeba wcisnąć, tak? Office complex. Jakiś kompleks biurowy będzie. To chyba dobrze idę. Co tu się dzieje? Wow. No i po mnie. Coś, co ten piorun we mnie trzasnął, czy... Muszę rozgryźć, o co tu biega w tym, bo... Jest jakiś... Może ja muszę coś tu zrobić, zanim będę mógł przejść, sam nie wiem. Albo tędy jakoś, ale... Może trzeba postukać, to otworzył. Otwieraj. Tam jest jakaś lina czerwona za nim. Co tu za dziura teraz? No, tylko tam podejdę, to już po mnie. A może do tej dziury trzeba jakoś wskoczyć? Hmm.
No dobra, nie wiem w tym momencie. Trzeba będzie się dowiedzieć pewnie, albo wy mi napiszecie. Zatem myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, bo będzie chyba zbyt długi. Zatem jak na pierwszy raz wydaje mi się, że już starczy. Jak coś tam będziecie wiedzieć, to mi podpowiedzcie, co w tym punkcie trzeba byłoby zrobić, bo w jedną stronę drzwi pozamykane, z drugiej strony ten jakiś piorunek, prąd czy cokolwiek tam jest i mnie cały czas ubija, więc dokładnie nie wiem jeszcze, co tam, jak trzeba przejść ten jeden element. No ale dobra, gra fajna, podoba mi się. Działa całkiem w porządku. Mogło być gorzej. Sprzęcik póki co daje radę, więc myślę, że można będzie kontynuować tą rozgrywkę. No a w tym momencie to już koniec tej pierwszej części. Zatem do następnego. Cześć.